Witajcie, z tej strony Woderion i w tym odcinku zapraszam Was na kolejne mówienie Kenobiego. Właściwie to jest czwarty odcinek pierwszego sezonu. Czy tutaj zobaczymy, jak Vadera po ostatni ktoś zawodzi? No, zobaczymy. Dobrze, do oglądania. W pierwszej scenie odcinka dosyć naprawdę fajna scena. Tutaj w bakcie Kenobi jest, czyli w tym właśnie pojemniku, którym Vader co już tutaj wchodził. Tutaj chodzili do tego pojemnika, gdy no tam chcieli wyzdrowieć, nie? Gdy mieli tam jakieś obrażenia. No i tutaj dowiadujemy się, że w ostatniej walce w poprzednim odcinku z Vaderem, gdzie no Vader no wytarł podłogę i to dosłownie Kenobim i płonącą podłogę, nie zapominajmy. No i tutaj no oczywiście następnie dowiadujemy się, że Leia została porwana przez Inkwizytorów, więc no jakby tutaj no wcale tutaj misja Obi-Wana jakby no nie udała się zbytnio. Oczywiście no tutaj Kenobi nie chce tutaj spoczywać na laurach, tutaj w bakcie nie będzie siedział, tylko od razu ruszają na akcję, żeby no tutaj Leia uwolnić. Następnie widzimy, jak tutaj ta co pomaga dla Kenobiego, no nie, to nie jest jej sekta, ale tutaj dzięki tym sprycie, no i tutaj, że ma naprawdę wysoką rangę w Imperium, no to udaje jej się wejść, to jest to no, dosyć no dziwne, że ktoś to pomaga dla rebelii, ma tutaj wysoki stopień w Imperium, no ale mniejsze już o to. I tutaj oczywiście Kenobi wchodzi przez wodę, co tutaj oczywiście nam tutaj przypomina małych agentów, tam też była taka dosyć podobna scena, ale tutaj też Cal Kestis tutaj też właśnie był w finale Fallen Order. Jak ktoś grał, no to wiecie, że to Cal Kestis dostał się tam na statek Vadera też właśnie przez wodę, co no to na pewno to jest nawiązanie do tego. Widzimy, jak inkwizytorka, trzecia siostra dokładnie, tutaj tego druida bierze. Myślałem, że ona go rozwali, ale nie, mówi, że też miała jakiegoś takiego druida, więc no to dosyć ciekawa scena. Też fajna scena, gdzie tutaj inkwizytorka prawie już myśli, że tutaj przechytrzyła Leia, ale to właściwie Leia przechytrzyła ją, tutaj mówiąc, że no niby są po tej samej stronie, że ona najpierw chce widzieć się z tatą. A to jednak nic takiego nie miało miejsca, bo to no wszystko był posąg, który Leia tutaj wydziuchała. No i widzimy, jak tutaj Kenobi odkrywa grobowiec, co jest no dosyć niepokojącym momentem. No widzimy, jak tutaj się rozgląda Kenobi po każdym grobowcu. Nawet widzimy tutaj młodzika Jedi. Czyli tego dziecko, które nigdy nie zostało Jedi. Czy to był ten dzieciak, który tutaj z Anakinem coś to mówił, że ma Master Skywalker? No to by było niezłe nawiązanie wtedy. No i widzimy tutaj, gdy gasną światła, prąd tutaj gaśnie. No i tutaj fajny moment, gdy tutaj Kenobi zabija tych Star Trooperów, gdzie no tutaj tylko dosyć fajny moment, gdzie jest naprawdę ciemno, tutaj ten jedynie ten miecz rozświetla drogę. To jest naprawdę to zajebisty moment i fajnie, że to tak to zrobili. No i oczywiście no Ben znajduje Leia i tutaj no zaraz tutaj wydostanie, aczkolwiek to nie będzie łatwe zadanie. No i tutaj no to jest taki moment następny, że tutaj nie wiemy, czy ta przyjaciółka Bena Kenobiego to czy jest po stronie Imperium, czy po stronie Rebelii, no bo jak ona tutaj tak zaczęła teraz mówić o swoje przemowy do Imperatorki, to już nie wiem, czy ona jest podwójną agentem, czy potrójną, czy tak naprawdę nie dla Imperium właśnie tak naprawdę cały czas pracuje i tutaj tych rebeliantów robi wała. No cóż, no pewnie się przekonamy tego, gdy tylko zabiorą ją na tą salę przesłuchań, nie? No i naprawdę to jest końcu to, na co czekałem, czyli tutaj no naprawdę dosyć fajna walka mieczem świetnym, gdzie Kenobi tutaj pokazuje, co potrafi, a na pod koniec tutaj topi wszystkich Star Trooperów, co naprawdę no podoba mi się ten moment. Mam nadzieję, że jak najwięcej teraz będzie od tego momentu tych walki mieczem świetnym, no bo to jest stara trylogia, nie? Przynajmniej te czasy starej trylogii, a one są właśnie najfajniejsze, gdzie jak tylko się ten miecz pojawia, to jest magia prawdziwa, a nie jak w, no niestety, w prequelach. No i w późniejszym czasie tutaj Kenobi wpada w pułapkę ze swoją tutaj bandą, no jeszcze na ostatnie właściwie proste ich tutaj łapią, no i wtedy no tutaj
i nadchodzą z pomocą statki kosmiczne rybali. No nie będą z tym zwykłe statki, ale tutaj miałem nadzieję, że tutaj kto inny się pojawi właśnie, że Han Solo może się pojawi, nie? Że to pokazane będzie to, że znali się z Kenobim wcześniej. Ale to nie jest wcale tutaj powiedziane, że no się nie znają, może jeszcze się poznają, nie? No następnie po tym wszystkim, no Wadę troszeczkę się tutaj wkurza. No tutaj zawiodło się mnie po raz ostatni Admiral, tutaj ten mem jakby tutaj robi się już w 2022, nie? Ale to jest elegant, naprawdę ja tego Vadera tak lubię, bo wiecie, w oryginalnej trilogii widzieliśmy takiego zniszczonego Vadera tymi latami, tutaj miał wyrzuty sumienia, nie? A tutaj mamy tego Vadera, który no jest przekonany w właśnie w Imperium, w ciemną stronę i tutaj no zrobi dla niego wszystko. No i dosyć mocno tutaj zawalczył, jak się czytaliście komiksy, no to wiemy, że naprawdę on dosyć mocno tych Jedi zabiją. Może jak tutaj taki Vader się pojawił, no to już raczej no tutaj no nic więcej tutaj nie zostało, on był takim jakby czołgiem, można było powiedzieć. No ale do jakiejś zadorki udaje się tutaj przekonać Vadera tym, że mówiąc, że to był cały czas właśnie tutaj plan, to że tutaj umieściła lokalizator na tym statku. Ciekawe, że to jest prawda. Czy to, no wiecie, tylko żeby tutaj uniknąć śmierci jakby, nie? No bo tutaj Vader, gdy ktoś tutaj go zawodzi dosyć mocno, nie? Tak jak tutaj tak jest zatorka, no to zabije, pamiętamy, z oryginalnej trylogii, do której w tym przyczynie w sumie nawiązano, że ostatni raz zawiodłeś mnie, Admirale. Na ostatniej scenie widzimy tutaj wszystkich zadowolonych, wracają do domu, Leje. Ben zabiera Leje do domu, ale czy tak do końca? No tego dowiemy się w następnym odcinku. Czy plan Inkwizytorki się tutaj uda, czy wytropi tutaj naszego Bena Kenobiego, dlatego no dowiemy się, jak mówię, już przed chwilą, co mi powiedziałem w następnym odcinku. Tyle, dzisiaj się z wami pożegnam i do następnego tygodnia z Kenobim.